dołączyliście dzisiaj. Jeszcze sobie tutaj parę sekund poczekamy, żeby wszyscy na spokojnie mogli dołączyć. I też oczywiście bardzo serdecznie zachęcamy do tego, żeby się przywitać z nami na czacie, napisać, kto tutaj dzisiaj z nami jest, skąd jesteście. A my już myślę za chwilę będziemy mogli rozpocząć naszą transmisję na Facebooku, więc tutaj dla koleżanki odliczę 5, 4, 3, 2 i 1 i lecimy z transmisją. I witamy bardzo serdecznie na naszym wydarzeniu, na naszym webinarium Lekcja WOS Online, jak możemy rządzić się sami, samorządność lokalna i szkolna. Ja nazywam się Michał Tragarz i będę miał przyjemność współprowadzić dzisiejsze spotkanie z Alicją Pacewicz. Dzień dobry. No ja chciałam powiedzieć, że bardzo Państwu gratuluję i dziękuję, że Wam się po prostu na początku grudnia, w tych ciężkich czasach, po południu, po całym dniu pracy chce jeszcze rozwijać, uczyć i z nami spotykać. Widzę, że jest naprawdę z nami cała Polska, jest Nowogród, jest Lublin, są Warmia i Mazury, Zielonogórskie, no po prostu Ujazd, województwo opolskie, dobrze, że dodaliście, bo nie byłam pewna. Dąbrowa Górnicza, wow, to moja babcia stamtąd była i mój pradziadek budował tam kościół, taki z czerwonej cegły. Dobrze, ale to jest właściwie dobre wejście, to, że piszecie, skąd jesteście, to jest dobre wejście w nasz temat, bo tematem jest samorządność. Czyli jak możemy rządzić się sami. I to rządzenie się samodzielne będziemy pokazywali w dwóch wymiarach. W wymiarze takim właśnie lokalnym, czyli waszych miejscowości, gmin, powiatów, ale też w drugiej części będziemy trochę mówili o tym, jak to wygląda w szkole. Ja chcę powiedzieć, że to jest mój absolutnie w tej chwili ulubiony temat. Bo samorząd to jest jedna z takich rzeczy, które nadal mamy bardzo mocno w naszych rękach i od nas zależy, co z tym zrobimy. Zanim przejdę do tego, o czym chcę z wami rozmawiać, to właśnie, i tylko mi się nie zmieniło tym razem, nie wiem dlaczego, już się zmieniło. CEO mnie po prostu wyrzuci z pracy, jak nie powiem o tym, że mamy dwa podręczniki, ale nie tylko dlatego o tym mówię, także dlatego, że ja je po prostu od iluś lat redaguję, robię i promuję. Ja nawet je mam tu na żywo, więc one naprawdę istnieją, to nie jest tylko jakiś Photoshop. Ciekawe jest to, że ten podręcznik KOS, czyli ten dla 8 klasy obecnie szkoły podstawowej, to jest jeden z efektów reformy samorządowej, która została w roku 90 wprowadzona i dlatego on się nazywa KOS, czyli Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej, bo to był dokładnie ten moment, kiedy zmieniał się ustrój Polski z takiego mocno scentralizowanego na mocno zdecentralizowany i samorządy zaczęły przejmować prowadzenie szkół. I o tych samorządach, dlatego o samorządach jest bardzo dużo, oba te podręczniki naprawdę bardzo dobrze i obszernie i ciekawie mówią o samorządach, także dlatego, że my właśnie uważamy, że to jest ten kawałek władzy publicznej, który na te czasy, na XXI wiek i na te różne kryzysy, które przeżywamy, jest najlepszy. I teraz to, co będziemy tak naprawdę dzisiaj, nad czym się będziemy zastanawiać, to nad tym, na ile ta samorządność jest taka, jakbyśmy chcieli, żeby była, z czego dobrze korzystamy, z czego nie korzystamy, gdzie, nie wiem, ostatnio pewnie słyszeliście bardzo dużo różnych rzeczy na temat Polskiego Ładu i między innymi lament samorządów nad tym, że będą mieli mniej środków na właśnie zadania, którymi się zajmują. a z drugiej strony zapewnienia rządu, że tego będzie dosyć. Mi się wydaje, że to taka w ogóle gra o to, ile w Polsce będzie samorządności i jaką władzę, jakie pole decyzji zostanie samorządom, że to jest coś, co się w tej chwili naprawdę toczy na naszych oczach i że warto to obserwować i rozumieć, o co tu chodzi. Chodzi tu o to, ile władzy mamy my, nasze wspólnoty lokalne, gminy, miasta, nie wiem, nasza szkoła, a ile ma jakby no Warszawa, czyli rząd centralny, który i różne agencje, które tymi funduszami dysponują, jakby rządowe, pod kontrolą rządu. No i to jest pierwsze pytanie, czyli ile tej samorządności realnie jest i czy może być więcej? I drugie pytanie, jak, i to dotyczy bardziej szkoły, my od lat mamy takie poczucie, że prawo w tej sprawie od lat 90. istnieje w Polsce, w sprawie samorządności uczniowskiej. I nie wiem jak ty, Michał, ale to na pewno będziesz miał okazję powiedzieć dokładnie. Ja uważam, że to jest absolutnie niewykorzystany kawałek i że te samorządy zbyt często zajmują się rzeczami typu paprotki na korytarzach albo dyskoteki, a tak naprawdę idea samorządności, także uczniowskiej, jest taka, żeby różnymi ważnymi rzeczami dla uczniów i uczennic się też zajmowały. No i sprawdzimy, na ile to jest możliwe, a Michał też poda dużo fajnych przykładów, jak to można robić. To już mówiłam, że to jesteśmy my, to widzicie, nie będę wam czytała naszych życiorysów, ale mamy bogate i ciekawe, więc przejdę dalej, bo mam mało czasu. To, co chcę powiedzieć, że to generalnie jest takie pojęcie, o które znacie. Ja nie wiem, ilu tu jest uczniów, ile nauczycieli, więc tak będę mówiła trochę po środku. Pojęcie, które warto też zapamiętać, to jest pojęcie decentralizacji, tak? Czyli decentralizacja to jest, no jak sama nazwa wskazuje, wyjęcie z centrum i przekazanie tego poza centrum, czyli różnym innym instytucjom i właściwie cała zmiana, taka no, zmiana ustrojowa, która zaszła po 1989 roku od strony takiej strukturalnej, no bo już nie mówię o tym, że się zmieniło, że upadł komunizm i mamy demokrację, choć mamy różne zastrzeżenia do tego, jak ona funkcjonuje, no to jest to ustrój może niedoskonały, ale demokratyczny i to w sensie jakby takich no, sposobu działania, natomiast w sensie struktury władzy, to co się naprawdę wydarzyło strasznie ważnego, to właśnie ta decentralizacja. I to jest w Konstytucji, są takie trzy zapisane zasady, które bardzo, to jest w ogóle jedna z takich kluczowych rzeczy, jak się ktoś pyta, jaki jest w Polsce ustrój i jak przechodzi do szczegółów, to warto wiedzieć o tym, że ta decentralizacja to jest jedno z takich no, największych osiągnięć tej transformacji. Znaczy ona się naprawdę udała i to nie jest tak, że się wszędzie udała w krajach postkomunistycznych. Są kraje, w których się kompletnie nie udała. No już nie wspomnę o, nie wiem, o Rosji, tak? To nie jest, nie wiem, czy to jest kraj postkomunistyczny, no chyba trzeba go zaliczyć do postkomunistycznych, ale na pewno to nie jest kraj demokratyczny. Nie wiem, na Ukrainie dopiero niedawno zaczęto taką decentralizację przeprowadzać i wprowadzać tam tak zwane chromady, czyli trochę coś jak nasze gminy, tylko mniejsze. Ale naprawdę są, jak rozmawiam z ludźmi i nauczycielami, ale też organizacjami społecznymi z różnych krajów, to większość z nich patrzy na Polskę jak na taki dobry przykład tego, jak można zdecentralizować i oddać władzę samorządom. Te zasady takie trzy, które warto znać, nie wiem, w szkole średniej, jakbyście maturę z tego zdawali, no to nawet może warto wiedzieć, które to są artykuły, ale tak generalnie, no to warto wiedzieć, że ta zasada pomocniczości, zapisana zresztą w preambule, a nie w żadnym artykule, ale pięknie zapisana w tej, zaraz wam ją pokażę, zasada decentralizacji, zasada domniemania kompetencji samorządu terytorialnego i zasada adekwatności środków i zadań samorządu terytorialnego. Czyli jak szukać takich konstytucyjnych podstaw władzy samorządowej w Polsce, to są na tym slajdzie wypisane najważniejsze rzeczy. No i teraz tak, tu jest ta preambuła, którą ja kocham. Ja uważam, że to jest w ogóle jedna z najpiękniejszych preambuł do Konstytucji. Jak może wiecie, to Tadeusz Mazowiecki ją pisał, współpisał. I tu jest właśnie i no, jak nie czytaliście dokładnie, mówię tutaj do uczniów, i nie macie siły czytać całej Konstytucji, to przeczytajcie chociaż tę preambułę i zobaczcie, jaka jest piękna i jaka jest włączająca i jaka jest mądra. I tu między innymi jest właśnie w środku mniej więcej tego kawałka jest, poza tym, że jest wolność, sprawiedliwość, współdziałanie władz, dialog, zasada pomocniczości, umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. I cóż to jest ta zasada pomocniczości? Ta zasada pomocniczości oznacza, że jeżeli coś możemy zrobić własnymi rękami w tym miejscu, w którym jesteśmy, na przykład w szkole, to zwracamy się o pomoc i państwo ma prawo w to ingerować tylko w sytuacjach, kiedy my sobie nie radzimy. Jeżeli gmina, władze gminy są w stanie zająć się potrzebami, problemami wspólnoty lokalnej, to nie ma powodu, żeby tym się zajmowała, nie wiem, ministerstwo, które ma swoje miejsce w Warszawie. I to jest zresztą taka zasada nie... Ona jest bardzo silnie też związana na przykład z filozofią, nie wiem, kościoła, właściwie taką no, chrześcijańską. Ona mówi o tym, że ludzie mają prawo i powinni się zajmować swoimi sprawami i tylko wtedy mogą jakieś inne instytucje ingerować w te działania, kiedy ci ludzie o to poproszą albo kiedy no, widać, że sobie z tym nie radzą. No właśnie, i tu jest ona ślicznie opisana, czyli tylko wtedy, kiedy sobie sami nie radzimy, to ktoś inny się tym zajmuje. Podobnie zresztą, to warto wiedzieć, że ta zasada pomocniczości obowiązuje też w Unii Europejskiej. Czasem się ją nazywa zasadą subsydiarności, czyli no, że po prostu właśnie się pomaga, że się subsydiuje państwa w tych dziedzinach, w których one same nie są w stanie i sobie poradzić. O, Białogard. Nie wiem, czy ktoś jest z nami z Białogardu, ale zobaczcie, jaka fajna lokalna wspólnota. Najwyraźniej dobrze o nią dbają władze lokalne, bo wygląda przynajmniej z góry bardzo dobrze. Dobrze, to teraz to co jest ciekawe, ja może zadam pytanie, czy wy należycie do wspólnoty samorządowej, lokalnej? Bardzo proszę o odpowiedź na czacie. Czy uczniowie i uczennice należą do... Okej, no właśnie, tu jedni mówią nie, drudzy mówią tak. No więc chcę wam powiedzieć, że należycie. Z mocy prawa wszyscy mieszkańcy danej gminy, miasta tworzą wspólnotę. Tu jest zresztą ślicznie to napisane w Konstytucji. Jakby wam ktoś kiedyś mówił, że wy nie należycie do tej wspólnoty, to jest artykuł 16, paragraf 1. Ogół mieszkańców. Tu jest tam jednostek zasadniczego podziału terytorialnego, czyli po prostu gminy czy powiatu, stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową. Czyli możecie od dziś zapisać, nie wiem, jak na Facebooku w profilu, członek albo członkini wspólnoty samorządowej i podać nazwę miejscowości, z której jesteście. No właśnie, wszyscy należymy. Ja trochę źle widzę. Anna, tak, dokładnie. Bardzo dużo osób tu o tym wie. I teraz tak, to co jest strasznie ważne i to jest z kolei w tym paragrafie drugim, że samorząd terytorialny to nie jest tylko jakieś uzupełnienie, to jakiś dodatek. Są takie kraje, na przykład takim krajem jest Szwajcaria, ale to już jest absolutnie, no, Szwajcaria to jest naprawdę bardzo, bardzo samorządnie rządzony kraj. Wiecie, że tam na przykład nie ma w ogóle Ministerstwa Edukacji Narodowej? W Szwajcarii, która ma zresztą świetnie, bardzo dobrze uczy, ma genialny system edukacji branżowej, w ogóle nie ma Ministerstwa Edukacji. Tam są te kantony, każdy kanton ma takie swoje no takie kantony typu parę razy mniejsze niż nasze województwo. A naprawdę większość decyzji dotyczących tego, co się dzieje w szkole, podejmuje kto? Władze gminy, odpowiednie osoby w mieście, nie wiem, to tak jakby u nas to było, że nie wiem, z Gdańska albo z tego Nowogrodu, ktoś tutaj jest, albo z Ujazda, czy z Ujazdu. Więc samorządy potrafią i jakby podejmują decyzje nie zamiast, nie wiem, państwa, tylko dlatego, że to one się rządzą same, to my się rządzimy sami. No i to, co jest ważne, że to się jakby robi w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, czyli że nie można powiedzieć, a ministerstwo nam kazało, albo że no, jakby decyzje finansowe, które podejmuje samorząd, że potem można powiedzieć, no tyle żeśmy zrobili, to nam dajcie pieniądze. Powiedzmy wysłać do Ministerstwa Finansów albo gdziekolwiek indziej. Nie, to jest w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, także finansową. I to jest 30 lat. 30 lat minęło od początku tej samorządności i to już Wam mówiłam, ale jeszcze to powtórzę, że są osoby, które uważają, że to była taka właściwie największy dorobek poza tym, poza Solidarnością, nie wiem, okrągłym stołem, chociaż jak wiemy są spory, czy to było jednoznacznie pozytywne, czy były jakieś elementy w tym dogadywania się, jak to mówią, z czerwonymi. No ale co do samorządności, to chyba nikt nie ma wątpliwości i tu macie 3 takie daty, które warto zapamiętać, ale tylko jak się jest w szkole średniej, błagam, w podstawówkach tego nie pamiętajcie. Znaczy możecie pamiętać, że na początku lat 90., że został właśnie przywrócony samorząd w gminach, bo on był w Polsce międzywojennej, potem był chwilkę chyba do 1950 roku, potem przyszli komuniści i były tak zwane rady narodowe. Ja nawet pamiętam, jak miałam jakiś taki przedmiot, nie pamiętam jak on się nazywał, chyba przysposobienie do życia w społeczeństwie socjalistycznym, nie pamiętam, jakoś tak. I chodziłam poszłam do tej Rady Narodowej w moim rodzinnym mieście Bielsku-Białej i próbowałam się dowiedzieć, co oni robią. I to było tak, ja do dziś pamiętam, to smutne miejsce, gdzie nikogo nie było i to była taka totalna fikcja, że nawet jak czasami nam się wydaje, że ten nasz samorząd to może nie jest taki super, hiper jakby mógł być, to wam mówię, że to jest, to jest samorządność w stosunku do tego, co było za komuny. Potem był taki moment bardzo ważny, kiedy, bo najpierw były gminy, tak, i ten samorząd gminny został wprowadzony, a potem zrobiono także powiaty i województwa samorządowe i stąd mamy w województwach, tam gdzie mieszkacie, jest zarówno są przedstawiciele rządu centralnego i to jest wojewoda, jak i jest samorząd wojewódzki i to jest marszałek województwa i sejmik województwa. Także się nie zdziwcie, że istnieje coś w rodzaju takiej, może nie dwuwładzy, no ale są rzeczywiście 2 zupełnie niezależne od siebie systemy władzy. Jeden to jest ten wojewoda, który podlega pod rząd, a drugi to jest ten samorząd wojewódzki, który podejmuje różne fajne decyzje i takie ważne dla regionów. No w 2002 zostały bezpośrednie wybory wprowadzone na prezydentów, burmistrzów i wójtów. Kiedyś to było tak, że się radni to wybierali, teraz moim zdaniem to jest dużo fajniejsze, bo naprawdę się wie, na kogo się głosuje. Ja myślę, że ja jeszcze 5 minut będę mówiła. Dobra, Michał? Może być? Bo mam jeszcze strasznie dużo slajdów, więc będę wybierała je, żebyśmy was też nie zagadali. Tak. Dat nie zapamiętujcie, ale zapamiętajcie sobie ten obraz. To jest przewrócona drabina. I to jest taka fajna metafora polskiego samorządu, bo to nie jest tak, że gmina podlega pod powiat, a powiat podlega pod województwo. Nie, to czasami się mówi, że to są szczeble samorządu, ale każdy z nich rządzi się sam. Nikt nikomu nie podlega. Oni powinni, na przykład jak jest kwestia, nie wiem, budowy drogi albo jakiejś innej rzeczy, która wykracza poza granice gminy czy powiatu, no to oni się muszą dogadywać, się bardzo często dogadują, na przykład, nie wiem, w sprawie wywozu śmieci. Kilkanaście gmin się potrafi umówić i robią takie jakby no grupę gmin, która wynajmuje jakąś, robi przetarg i znajduje firmy, które będą w tych kilku czy kilkunastu gminach wywozić, więc oni się muszą dogadywać. Ale nie może, nie wiem, marszałek województwa powiedzieć Nowogrodzie albo tej osobie, która tu jest z województwa lubelskiego, że musicie zrobić to i to. No i teraz z takich rzeczy, które jeszcze bym chciała wam na pewno, czyli przewróconą drabinę pamiętacie, zasadę pomocniczości pamiętacie, to przelecimy. I bym wam pokazała coś, co jest dla was ważne i o czym będzie Michał dalej mówił, mianowicie, że można, że nam się czasami wydaje i to moje pokolenie ma prawo do tego, żeby nam się tak wydawało, że gdzieś tam w urzędzie ktoś siedzi i właściwie i tak się nami nie interesuje, nie mamy na to żadnego wpływu, nie wiem, wycinają drzewa, to się nic z tym nie da zrobić, nie remontują tam ulicy, to się nic z tym nie da zrobić, ale to nieprawda. Obywatele i obywatelki mają naprawdę dużo bardzo możliwości wpływania na władzę gminy, miasta i to nie tylko przez te wybory, tak? To znaczy wybory są strasznie ważne, no bo to teraz jest tak, że to 5 lat trwa kadencja, kiedyś trwała 4, ale 5 lat to jest bardzo dużo. Można strasznie dużo dobrych rzeczy zrobić i strasznie dużo rzeczy skrzanić. Za przeproszeniem, więc wybory, ale równocześnie można pisać listy, można uczestniczyć w demonstracji, w pikiecie, można samemu kandydować, tak, jak się ma odpowiedni wiek, ale też i na przykład ja mam takie teraz doświadczenie bardzo fajne w miejscowości w gminie Jonkowo koło Olsztyna, gdzie się zrobił wielki protest przeciwko wycinaniu, to jest Warmia i Mazury i tam są przepiękne stuletnie aleje jesionowe, klonowe, brzozowe, no tak wspaniale jakby te drogi są obsadzone i no ale drzewa są stare, część z nich się wali i nam się udało zorganizować taki duży ruch lokalnej społeczności, to są naprawdę kilkadziesiąt osób rzeczywiście aktywnie działających i kilkaset, które w tym biorą udział przeciwko tej wycince. I już w tej chwili jest zapewnienie władz gminy, jest oznaczanie tych drzew, które rzeczywiście wymagają wycinki, więc w każdym miejscu na pewno jest jakaś rzecz, którą można poprawić i którą można zrobić i to jest właśnie taka strzałka tu na dole, o której czasami zapominamy, że można też działać na rzecz wspólnoty lokalnej, zwykle fajnie jest to robić w jakiejś komunikacji właśnie z władzami, żeby nie robić tego przeciwko nim, tylko z nimi, a im jest bardzo trudno odmówić, bo oni się trochę jednak, te władze lokalne są blisko obywateli i one wiedzą, że jak coś odpuszczą, jak nie odpowiedzą na jakiś apel, to mogą w następnych wyborach nie zostać wybrani, a nawet mogą w referendum samorządowym zostać odwołani. To jeszcze wam tylko powiem dwie rzeczy. Po pierwsze, że to jest trochę dowód na to, na ile te władze samorządowe, jak one są dobrze oceniane. I mam pytanie bardzo, bardzo trudne, mianowicie jakbyście napisali na czacie o ilu badanych, bo to jest badanie opinii publicznej, o zaufaniu do władz samorządowych na tle zaufania do Sejmu i Senatu. Jakbyście tak mniej więcej na oko powiedzieli, ile razy więcej ludzi ufa władzom lokalnym niż Sejmowi i Senatowi. Jakby proszę o odpowiedzi, to jest trochę WOS, trochę matematyka. O, no i proszę, jakie mądrzy uczestnicy. No genialnie, dokładnie. To jest, słuchajcie, strasznie dużo. To jest strasznie dużo. To znaczy, jeżeli 2 razy więcej ludzi w Polsce ufa władzom lokalnym niż władzom centralnym, no to z jednej strony władze lokalne się mogą cieszyć, choć oczywiście mogło być jeszcze więcej niż 65%, no a dla władz centralnych to nie jest bardzo dobra wiadomość. Też jest, zobaczcie, znacznie większe poczucie wpływu na sprawy lokalne, na sprawy gminy, miasta niż na sprawy kraju. Tu jest błąd, nie na sprawy kraju, tylko kraju, no ale jakby zliczyć te głosy zdecydowanie tak i raczej tak, to jest całkiem nieźle. 60% ludzi w Polsce ma poczucie, że ma wpływ na sprawy gminy czy miasta. I tak, żeby jeszcze przelecieć ważną rzecz, nie będę wam wyliczała wszystkich zadań samorządu, bo jest bardzo dużo na ten temat materiałów, w każdym podręczniku to znajdziecie. Tego jest mnóstwo, to znaczy tak naprawdę samorządowy gospodarz odpowiada za to, jak wygląda wasza miejscowość. I jak przejedziecie się po Polsce, to zobaczycie, że są takie miejsca, w których samorządy dbają. Na przykład ja dawno nie byłam w Kielcach, tutaj zdaje się ktoś jest z nami z Kielc, zdjęcie jest z Kielc, jakby Kielce, które są z nami na Click Meetingu, mogły potwierdzić albo zaprzeczyć, czy władze miasta dobrze dbają na przykład o to, jak miasto wygląda. Kielce, bardzo proszę o odpowiedź, czy to jest Photoshop, czy tak naprawdę jest? Albo ktoś, kto był w Kielcach, jeżeli... napiszcie, jak jest naprawdę w Kielcach. Dobra, zobaczymy, czy ktoś napisze o Kielcach, czy nie. No to mniej więcej tak. A gdybyście mogli, już jak mam was w tych Kielcach, jakbyście mogli powiedzieć o jednej rzeczy, którą gdybyście wy zostali teraz prezydentem miasta, to byście się nią zajęli, bo jest źle robiona albo niedostatecznie zadbana, to co uważacie? Co jest w tej chwili takim priorytetem władz miejskich jakby do zajęcia się? I to właściwie wszyscy mogą pisać, nie tylko Kielce. Co jest w waszej miejscowości jakaś taka rzecz, która może nie woła o pomstę do nieba, ale w każdym razie wymaga zadbania. Drogi. Okej. Zobaczcie, ile dróg. Znowu drogi. To jest jedna z takich rzeczy, to jest taki bardzo zły spadek po komunizmie. Te drogi wszędzie są właśnie, ktoś tu pisze słusznie, drogi prawie w każdym mieście, lepsze chodniki, owszem, drogi i chodniki, bardzo tak. Dymy z kominów, cieszę się, że ktoś tu pisze, bo my tu w Centrum Edukacji Obywatelskiej, ale też my jako osoby się martwimy, że tak powiem, smogiem i martwimy się klimatem i martwimy się tym, co robimy w naszych miejscowościach i to też jest jedna z tych rzeczy, w sprawie których można pójść, Agnieszko, do gminy twojej, to znaczy powiedzieć, że wy młodzi ludzie nie chcecie tego dłużej wdychać i że chcecie się dowiedzieć, co moglibyście zrobić, na przykład jakąś akcję wśród, nie wiem, mieszkańców, taką edukacyjną, albo, nie wiem, mapowanie tych miejsc, które najbardziej smrodzą, żeby ta wasza miejscowość była inna. Nie wiem, czy wiesz, że ja dzisiaj przeczytałam, że Kraków, który był jednym z najbardziej zasmogowanych miejsc w Polsce, już stracił to miejsce na podium, na szczęście, ale że w tej chwili przodują, wiecie jakie miasta? Te sanatoryjne. Miasta sanatoryjne, do których ludzie jadą, żeby się oddychać czystym powietrzem, są w tej chwili na pierwszych miejscach. Więc jeżeli ktoś jest z was z takiego miasta, gdzie jest dużo smogu, to jest taka rzecz, że wam, ja uważam, że to plus w materiałach Centrum Edukacji Obywatelskiej znajdziecie fajne, różne pomysły, co z tym można robić lokalnie w waszej, że tak powiem, gminie, a władze gminy was ozłocą, bo oni się czują bezradni. Dobra, ktoś tu jeszcze pisze o miejscach dla młodzieży, absolutnie się z tym zgadzam i ja uważam, że taką rzeczą, o której często zapominamy, bo nam się wydaje, że to jest i będzie i że ktoś o to zadba, jest, wiecie co? Szkoła. Szkoła to jest jedna, ja przelecę teraz, bo tu mam gdzieś slajd o szkole, zaraz wam powiem. Szkoła to jest jedna z tych rzeczy, która jest najbardziej kosztowna. Wśród tych rzeczy, którymi się zajmuje samorząd. I to jest ważne, żebyście o tym wiedzieli, że mniej więcej połowa wszystkich wydatków, prawie wszystkich gmin, miast, małych i dużych w Polsce, to jest właśnie utrzymanie przedszkoli, szkół, dopłacanie do wynagrodzeń nauczycieli, remonty, a równocześnie tak zwana subwencja oświatowa, bo warto wiedzieć i to jest ważna informacja, że tak powiem, i dla uczniów, i dla rodziców, i dla nauczycieli, że to, co idzie na szkołę, idzie z dwóch źródeł. Idzie z tej subwencji oświatowej, czyli coś, co 30 lat temu tam został wybrany taki sposób liczenia, ile się należy gminie, która prowadzi szkołę, czy tam 10 szkół. I drugie źródło to jest władze lokalne, czyli ten samorząd lokalny. I ta subwencja od lat nie wystarcza. Ona pokrywa 85% wydatków samorządów, ale tylko na wynagrodzenia nauczycielskie, czyli nawet do wynagrodzeń 15%, a w niektórych miejscach, tam gdzie samorządy mają poczucie, że chcą, żeby ci nauczyciele jeszcze więcej zarabiali, to potrafi być jeszcze dużo więcej. Więc no plus, już nie mówię o właśnie ta cała reszta, to są remonty. O, i tu mam nawet taką tabelkę, jakby ktoś był zainteresowany, to będziecie mieć to w prezentacji, zobaczycie, ile pieniędzy przeznaczają samorządy na oświatę. I zachęcam was, ja zawsze się martwię, jak na pytanie, co bym mógł zrobić, czym się może zająć samorząd i tak dalej, że tam prawie nikt nie wymienia tego, żeby, nie wiem, w szkole było coś więcej, albo żeby przy szkole było coś, jakieś fajne miejsce typu, no nie wiem, boisko to pewnie macie, no ale jak ktoś nie ma, to właśnie to jest szkoła i to, co jest wokół szkoły i pensje nauczycieli, i szkolenia, i fajne warsztaty dla uczniów, i zajęcia dodatkowe, że to jest coś, co moim zdaniem, na co samorząd powinien i mógłby dalej kłaść i większy nacisk i inwestować. Dobra, to ja i słuchajcie, jak widzicie, ja bym mogła jeszcze długo, ale chcę, żebyście zapamiętali przynajmniej to, że o tej pomocniczości, o tej przewróconej drabinie i o tym, że jednym z najważniejszych i na pewno najbardziej kosztownym zadaniem, którym się zajmuje wasz samorząd, jest szkoła. I jeżeli macie jakieś pomysły, co w waszej szkole można by zmienić, co powinno inaczej wyglądać, to nie piszcie do władz centralnych, znaczy też możecie, ale lepiej pójść do własnego samorządu. Myśmy teraz zrobili kilka takich debat, gdzie samorządowcy wysłuchiwali to, co uczniowie i uczennice mieli im do powiedzenia w sprawie szkoły i tam po prostu nagle się okazało, że oni po prostu nie wiedzą, czego wy potrzebujecie i to dotyczy zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Chodźcie, piszcie, dzwońcie i mówcie, że jesteście i że edukacja to jest najważniejsze zadanie samorządu lokalnego. I z tym was zostawiam przesłaniem i oddaję w ręce Michała. Dzięki. No dobrze, to teraz przejdziemy do tej jeszcze, można powiedzieć, mniejszej czy bliższej wspólnoty samorządowej, czyli samorząd uczniowski. Myślę, że jako małe rozruszanie chciałbym zaproponować wam krótki quiz i zapraszam do uzupełnienia, do odpowiedzi na pytania, które tutaj wam się wyświetlają. Daję tutaj 3 minutki na to, żeby każdy z was sobie na spokojnie przeczytał i odpowiedział na pytania i zaraz sobie podsumujemy. Są to pytania, które odnoszą się do takich podstawowych kwestii związanych z działaniem właśnie samorządu uczniowskiego. Oczywiście wyniki są anonimowe, więc tutaj nikt nie będzie nikogo oceniał, ani nie będzie widać, kto jak odpowiadał. To już później sobie sami musicie sprawdzić to, czy dobrze odpowiedzieliście w podsumowaniu. Widzę, że już spora część doszła do pytania 4. Bardzo się cieszę. I już nawet są pierwsze osoby, które ukończyły nasz krótki quizik. I ostatnie sekundki, więc zachęcam do tego, żeby kończyć ankietę. Czy ja dobrze kombinuję, że ja nie mogę tego wypełnić? No niestety. No niestety, właśnie. Nie możesz wypełnić. No. Ale fajnie, że wy możecie. Tak, to jest tak, dla uczestników tylko dostępne. Już 23 osoby. O, yeah, super. Dobra, widzę, że już większość dochodzi do końca, więc odliczam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i kończymy i zobaczymy, co tutaj nam wyszło. Tu już myślę, że możecie widzieć, jak pozostałe osoby odpowiadały, podsumowanie wyników i krótko, bardzo szybko, też dynamicznie staram się podsumować. Pierwsze pytanie, kto tworzy samorząd uczniowski? Tu już była podpowiedź na początku, Alicja pytała, kto tworzy samorząd też terytorialny i odpowiedź jest analogiczna, czyli wszyscy uczniowie, uczennice szkoły tworzą samorząd uczniowski. To jest ważne, po pierwsze dlatego, że tak jest zapisane w ustawie, Prawo Oświatowe, artykuł 85 właśnie punkt 1 mówi, że samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki, to jest pierwsza rzecz i to jest po prostu zapisane w prawie, ale też ważne jest to, żebyście o tym pamiętali, szczególnie ci z was, którzy są tymi reprezentantami, reprezentantkami samorządu, że właśnie to nie sami reprezentanci tworzą samorząd. Tak? To często gdzieś tak się mówi potocznie, tak, że Ola, Maciek, oni są w samorządzie, zostali wybrani w wyborach i są w samorządzie, tak? Ale to nieprawda. Oni są władzami, reprezentantami samorządu, a my wszyscy jako uczniowie szkoły jesteśmy samorządem. I to oczywiście nie powinno być tylko na tym poziomie, że sobie uważamy, że jesteśmy w samorządzie, ale też tym rzeczywistym, realnym. Czyli że rzeczywiście działania samorządu dają wszystkim uczniom możliwość wypowiedzenia się o tym, jak działa szkoła. O tym jeszcze krótko będę mówił dalej. W jakim akcie prawnym zapisane są uprawnienia samorządu uczniowskiego? Tu już trochę zaspoilerowałem poprzednio, czyli jest to ustawa Prawo Oświatowe obecnie. Tu mniejszość zdecydowana wskazała ustawę Prawo Oświatowe, ale to oczywiście nie jest kluczowe, żeby wiedzieć, jaki to jest dokument, natomiast oczywiście dobrze wracać sobie czasem, szczególnie jeśli właśnie działacie w samorządzie, do tego artykułu 85. ustawy Prawo Oświatowe. To kiedyś była ustawa o systemie oświaty, to w sumie też nie jest jakby zła odpowiedź, bo jeszcze kilka lat temu dokładnie te same zapisy były w ustawie o systemie oświaty, prawda? Oczywiście można domniemywać pewne uprawnienia samorządu, tak samo jak wszystkich uczniów i uczennic z konstytucji, tak? No bo tutaj mamy, konstytucja daje nam prawa chociażby do zrzeszania się, tak, do swobody, do wolności słowa i tak dalej, które jak najbardziej się przykładają na samorząd, więc też konstytucja jest w jakimś sensie dobrą odpowiedzią, choć nie mówi wprost oczywiście o samorządzie uczniowskim, natomiast no, nie ma czegoś takiego jak rozporządzenie MEN-u o samorządzie uczniowskim, no niestety, znaczy teraz to może niestety, nie było takiego rozporządzenia, dobrze, które z poniższych działań samorząd uczniowski ma obowiązek przeprowadzić, tak? Czyli właśnie na podstawie prawa, co musimy jako samorząd zrobić i tu jedyną rzeczą, którą musi samorząd zrobić, jest uchwalenie regulaminu swojego działania. I to jest również ten artykuł 85, który mówi, że samorząd uczniowski, że zasady wyboru i działania organów samorządu określa regulamin, który jest uchwalony przez ogół uczniów szkoły w głosowaniu powszechnym. Tak, czyli tak naprawdę nakłada obowiązek prawo, że regulamin samorządu musi być w szkole uchwalony i to słuchajcie, no to też pytanie, czy ktoś z was w ogóle brał udział w szkole w uchwalaniu regulaminu samorządu uczniowskiego? Czy w ogóle ktoś zna regulamin samorządu uczniowskiego w swojej szkole? Jeśli ktoś zna albo czytał, to proszę się pochwalić. Zazwyczaj po prostu jest to dokument, który gdzieś nie żyje, sobie gdzieś leży w szufladzie, więc zachęcam do tego, żeby się zapoznawać z tym dokumentem, a jeśli właśnie widzicie, że jest nieaktualny, żeby go aktualizować, bo to też jest ważne, żeby to właśnie poruszało się w samorządzie w ramach prawa. Regulamin samorządu jest tak naprawdę obowiązującym prawem też, jest załącznikiem do statutu, więc no, na poziomie szkoły to nie jest jakiś, prawda, nieistotny dokument, to jest jak najbardziej istotny dokument i na przykład dyrektor nie ma prawa podejmować działań, które są sprzeczne z regulaminem działania samorządu uczniowskiego, prawda? Czyli jeśli w regulaminie samorządu uczniowskiego mamy zapisane pewne kompetencje, zapiszemy sobie, to on nam daje te możliwości, prawda? Więc to nie jest nieistotne, to już jest po prostu obowiązujący akt prawny. I macie tę możliwość, jako uczniowie, uczennice szkoły możecie zmieniać, możecie wprowadzać zmiany, on nie może być tylko sprzeczny ze statutem szkoły, tak? I oczywiście innymi zapisami prawa, tak? No ale zakładając, że tak nie jest, no to jest to kompetencja. Natomiast żadne inne działanie, nie jest obowiązkowe. Nie ma obowiązku. Michał, mam ważną rzecz. No bo znam szkoły, które powiedziały, że my nie robimy wyborów do władz samorządu. My działamy projektowo, bo my się boimy, że oni tam się po prostu zamkną w tym pokoju i będą próbowali coś tutaj robić, co nam się wcale nie podoba. My chcemy działać tak, jak się teraz pracuje w nowoczesnych korporacjach, czyli że mamy pomysł, zbieramy grupę uczniów i to robimy. Czy to jest ok? Tak. No tak, to jest super, to znaczy wybory, właśnie, po pierwsze wybory nie są obowiązkowe, wcale nie trzeba ich robić. Oczywiście, jeśli nasza szkoła jest bardzo duża i tak dalej, no jest to jakiś efektywny sposób wyboru reprezentantów, tak? Ale to, co powiedziałaś, Alicja, jest bardzo ważne, że niestety wybory i w ogóle cały ten mechanizm wyborczy trochę nas wtłacza w takie ramy dorosłej polityki, prawda? Że już od razu myślą, szczególnie to czasem w tych szkołach już nie podstawowych, ale tych właśnie średnich, no to często już właśnie te osoby, które tam są w tych władzach samorządu, no to one już tak trochę mają takie ambicje czasem polityczne, często są z jakąś młodzieżówką związane i tak dalej. No i tworzy się taka atmosfera tej władzy, prawda? Że to jest właśnie ta władza, a ci szarzy uczniowie, uczennice, no to sobie gdzieś tam funkcjonują. No, jak najbardziej popieram wszelkie takie mechanizmy, żeby albo w tych wyborach wybierać nie wszystkich, bo nie trzeba wcale wszystkich członków zarządu na przykład wybierać we władzach. Można wybierać na przykład tylko przewodniczącego, prawda? A pozostałe osoby mogą być totalnie na przykład chętne, po prostu kto jest chętny do sekcji, nie wiem, do sekcji sportowej, do sekcji prasowej, medialnej, prawda? I po prostu nie musi być wcale wyborów, to ja totalnie wspieram. Albo mogą być wręcz takie mechanizmy bezpośrednie, tak jeśli szkoła liczy przykładowo mała wiejska, 50-60 osób, możecie się spotkać wszyscy na sali, to totalnie wspieram, żeby korzystać z też takich mechanizmów. wcale nie musi być wyborów i to oczywiście można sobie zapisać w regulaminie samorządu, tak, że w naszej szkole na przykład są też takie mechanizmy. Ja w Polsce nie spotkałem się z takimi mechanizmami, ale wiem, że są na przykład w Wielkiej Brytanii rotacyjność, tak, że można po prostu wprowadzić rotacyjność, że na przykład z każdej klasy jest jedna osoba reprezentantem, tak, samorządu i to jest totalnie na przykład losowa w ogóle osoba, tak, czyli zapewniamy to, że osoby, które no, same by się nie zgłosiły, ale nawet do wyborów, bo nie zostałyby wybrane, ale mają okazję doświadczyć tego. Ale to już w ogóle długa historia. Przejdziemy dalej. Natomiast ważne jest to, chciałem jeszcze podkreślić do wszystkich osób, do wszystkich uczniów tutaj i opiekunów samorządu, że nie ma takich działań, które samorząd uczniowski ma obowiązek. Czyli nie wierzcie w to, że na przykład nauczyciele wam mówią, że nie wiem, Dzień Niepodległości to jest obowiązek samorządu, żeby zorganizować jakiś apel na Dzień Niepodległości. Nie jest. To jest... Okej, jeśli uważacie, że chcecie, jeśli uważacie, że to jest dla was ważne, macie jakiś fajny pomysł, to wynika z waszych potrzeb, róbcie, ale to nie jest wasz obowiązek, prawda? Tak samo jak opiekun samorządu i dyrektor szkoły nie ma żadnych podstaw, żeby wymagać od was, od reprezentantów samorządu, ani od opiekuna sprawozdań z działań, raportów. Dyrektor jakby nie jest przełożonym pod tym względem, tak? Dyrektor może wyrażać zgodę lub nie wyrażać zgody na pewne działania, jak najbardziej, ale nie może wymagać od was robienia czegokolwiek. To jest bardzo ważna wiadomość, bo często właśnie samorządy gdzieś się fiksują na tym, że dyrektor chce, żebyśmy zrobili to i tamto i siamto i nie mamy już czasu na nic więcej. No i tutaj pytanie było, jakie działania organizujecie, tak? Czyli co się dzieje tutaj, no i tutaj rzeczywiście są i wybory, i media, i badania potrzeb. To się bardzo cieszę, że robicie badania potrzeb, bo to jest, moim zdaniem, to powinna być podstawa, tak? Znaczy, że robimy najpierw badanie potrzeb uczniów i na tej podstawie planujemy działania, tak? A nic innego nie powinno być tą podstawą. Akcje charytatywne oczywiście, to jest najczęstsze i te różne rodzaje pozalekcyjne wydarzenia, to się dzieje praktycznie w każdej szkole. Ale cieszę się, że też są, że niektóre szkoły konsultują ważne decyzje, dokumenty, to jeszcze też za chwilę o tym powiem, że na przykład są szkolne budżety obywatelskie, coraz bardziej popularne, jak widać, tutaj też aż 8 osób ma te budżety, no to też pokazuje, że właśnie fajnie, że się dzieje. No dobrze, na czyj wniosek powołany powinien być opieką samorządu uczniowskiego, tak? Na czyj wniosek? I to również jest z ustawy. Opieką samorządu, powołanie w ogóle opiekuna samorządu jest jedną z rzeczy, o które samorząd uczniowski może wnioskować do dyrektora szkoły. Tak? Czyli tak naprawdę prawo mówi o tym, że opiekun samorządu może być powołany wtedy, kiedy to władze samorządu uczniowskiego poproszą o to dyrektora. Prawda? Czyli w ogóle prawo oświatowe nie mówi o tym, że musi być opiekun samorządu uczniowskiego. Nie musi. Nie wymagane jest, tak? Właśnie to uczniowie, prawda, wnoszą wniosek do dyrektora, chcielibyśmy mieć opiekuna i wtedy dyrektor powołuje. Tylko wtedy. Tak to wygląda według prawa. Wiem, że praktyka jest inna oczywiście, wiem, że to często dyrektor właśnie wyznacza opiekunów, a często właśnie nawet w ogóle nie pytając się uczniów, często dyrektor wyznacza, tak, że tutaj pani Krysiu, pani uczy WOS-u, to tak najbliżej, to pani się zajmie tym samorządem, prawda? Ale to nie tak powinno wyglądać. I też tutaj od razu odpowiadając na pytania, uważam, że w szkołach na przykład średnich ten opiekun niekoniecznie jest potrzebny. Tak? Jestem w stanie sobie wyobrazić, że samorząd uczniowski świetnie sobie radzi po prostu bez opiekuna, więc też o tym pamiętajmy, że on wcale nie musi być. A jeśli jest, no to też zachęcam do tego, żeby na przykład to były jednak jakieś wybory, tak? No, żeby jednak uczniowie mieli wpływ na to, kto będzie tym opiekunem. Tak? No to jest jakby istotne, bo oczywiście też jest wiele takich aspektów tego życia samorządowego, gdzie ten opiekun dorosły jest potrzebny, tak? Bo no nie wiem, chcemy pójść do jakiegoś sponsora, porozmawiać, tak? No to dobrze czasem, jeśli jest ten nauczyciel, prawda, który nas gdzieś tam wesprze, coś pomoże i tak dalej. Więc nie mówię, że nie, ale też pamiętajmy o tym, że nie jest to wcale że nie jest to obowiązek po prostu. No i to już jakby wynika, odpowiedź na kolejne pytanie trochę wynika z tego poprzedniego, tak? Czyli jakie zadania ma obowiązek wykonywać opiekunka samorządu uczniowskiego? Oczywiście nie ma żadnych obowiązku wykonywać żadnych zadań, bo po pierwsze nie musi go wcale być, to po pierwsze, no więc jak go nie ma, no to nie ma obowiązków, a po drugie też, że w żadnym miejscu w prawie oświatowym nie jest opisane, tak, że opiekun ma jakieś obowiązki pełnić, a co ciekawe zresztą nawet samo Ministerstwo Edukacji ostatnio opublikowało taką listę dokumentów, które szkoły wypełniają bez sensu, takich formalnych i tam na przykład na tej liście bezsensownych dokumentów uzupełnianych przez szkołę są właśnie na przykład raporty i sprawozdania z działań samorządu uczniowskiego, prawda? Co bardzo często dociera do nas, że właśnie opiekunowie się stresują, że muszą pisać te sprawozdania i co ja mam napisać w tym sprawozdaniu? Nic, po prostu nie musisz pisać tego sprawozdania. Nikt od ciebie tego nie wymaga. Nikt od ciebie tego nie wymaga. Żadne zapisy w prawie nie mówią, że szkoła ma zbierać jakieś sprawozdania z działalności opiekuna albo samorządu. Dobrze, to koniec tego quizu. Mam nadzieję, że tutaj kilka takich informacji było dla was nowych. No i tutaj to, co najważniejsze, no to właśnie, że bez zgody dyrektora lub dyrektorki nic się nie wydarzy. Tak? Czyli nie ma, bo tak samo jak nie ma obowiązku samorząd robić czegokolwiek, tak również poza tym regulaminem, o którym powiedziałem, to nie ma żadnych twardych kompetencji, takich mocnych. Tak? Znaczy, no są tam jakieś tam drobne, tak, że uczniowie, że samorząd uczniowski tam opiniuje na przykład w sytuacji, kiedy jest skreślenie z listy uczniów kogoś, tak? No, Rada Pedagogiczna chce skreślić z listy uczniów, no to wtedy musi zaciągnąć opinię, tak? No ale to są, powiedzmy sobie, takie sytuacje bardzo ekstremalne, ale takich, powiedzmy, codziennych sytuacjach to nie ma takich twardych i na wszystko musi się zgodzić dyrektor, prawda? Więc dyrektor jest kluczową osobą, wbrew pozorom, jego otwartość. I też no, nie ma takich rzeczy, które by zabraniały włączania uczniów w jakiekolwiek obszary życia szkoły. Tak? Czyli to, że samorządy tradycyjnie zajmują się tą sferą wydarzeń, akcji charytatywnych, wydarzeń szkolnych, dyskotek itd., to jest jakaś, no powiedzmy tak się przyjęło, tak? Ale wcale nie jest tak, że samorząd uczniowski może się zajmować również takimi bardziej poważnymi sprawami, tak? Typu jak szkoła funkcjonuje, jak wygląda szkolna przestrzeń, jak jesteśmy uczeni, jak pracują nauczyciele. To również są sfery działania samorządu uczniowskiego, których można się włączać. No i też jeszcze formalnie tutaj zapomniałem przy tym quizie o tym powiedzieć, ale bo tam było pytanie również o zbieranie środków finansowych, natomiast zgodnie z prawem samorząd uczniowski, pamiętajcie, jako samorząd, jako organ szkoły było nie było, bo to też jest ważne, że samorząd uczniowski jest organem szkoły, nie ma możliwości posiadać swoich środków finansowych oficjalnie, prawda? Wiem, że to robicie często, zbieracie te pieniądze na zbiórkach, na biletach itd., ale tak jakby pamiętajcie, jakby ktoś was pytał, to nie są pieniądze samorządu uczniowskiego, prawda? To są albo pieniądze, które można przekazywać Radzie Rodziców, a Rada Rodziców później przekazuje, prawda, znowu z powrotem, tak formalnie, albo po prostu trafiają do budżetu szkoły, albo jest jeszcze opcja spółdzielni uczniowskiej, czyli w ogóle prowadzenia działalności gospodarczej, bo spółdzielnia uczniowska jest w ogóle dla tych, którzy na przykład bardziej w tej przedsiębiorczości siedzą, ciekawym pomysłem, ciekawą propozycją, bo można prowadzić działalność gospodarczą, sprzedawać usługi, sprzedawać produkty w szkole, naprawdę z bardzo uproszczonymi zasadami, tylko prowadzić księgę przychodów i rozchodów, prawda? Więc spółdzielnia uczniowska również nam pozwala zarabiać pieniądze, tak? Ale pamiętajcie, że samorząd uczniowski jako taki nie posiada swoich. Samorząd uczniowski, no właśnie, po co nam ten samorząd, po co jest tutaj, no właśnie tutaj też uczniowski właśnie, nie szkolny, ale tak, zachęcam was do tego w ogóle, żebyście sobie zadawali to pytanie, po co jest mi samorząd uczniowski, waszym kolegom, koleżankom, tak, jeśli jesteście tymi liderami samorządu uczniowskiego, też rozmawiajcie o tym, tak, po co ten samorząd uczniowski jest, prawda, bo ja się z tym często spotykam, że zadaję to pytanie, po co nam ten samorząd uczniowski w szkołach, no i właśnie nie jesteście w stanie często odpowiedzieć, tak? Albo właśnie odpowiadacie, nawet nie odpowiadacie na to pytanie, co robi samorząd uczniowski, tak? Tylko po co nam samorząd uczniowski? No, organizuje apele właśnie, organizuje dyskoteki, organizuje wydarzenia. No dobrze, ja wiem, że to robi, tak? Ale po co jest wam, tak? Wam uczniom, tak? Czy naprawdę to, że się dzieje Dzień Niepodległości, apel na Dzień Niepodległości, no to wam coś zmienia w życiu, tak? No, czy dlatego jest ten samorząd uczniowski, żeby robić Dzień Niepodległości? No wydaje mi się, że jest dużo innych, tak, tych aspektów, chociażby to reprezentowanie interesów i potrzeb uczniów, prawda, przede wszystkim. I no właśnie, wspólne zarządzanie szkołą też przez włączanie uczniów we współdecydowanie o tym, jak ta szkoła działa po prostu, tak. Natomiast w takiej dłuższej perspektywie to pamiętajmy o tym, że samorząd uczniowski bardzo dużo ma duży wpływ na rozwijanie takich kompetencji kluczowych, szczególnie z tych obszaru kompetencji społecznych i obywatelskich, których no nie jesteśmy w stanie w żaden sposób inny przyswoić niż tylko działając, niż tylko robiąc, niż tylko współpracując, prawda? Wtedy rozwijamy komunikację między sobą, umiejętność dochodzenia do jakiegoś konsensusu, planowanie itd. Poczucie wpływu i odpowiedzialności. To jest też taki takie pytanie, czy masz wpływ na to, co się dzieje w twojej szkole? Też zachęcam was do tego, żeby zadać to pytanie. Sprawdźcie, jak to jest u was, tak? Czy mam wpływ na to, co się dzieje w mojej szkole? Tak? Zadajcie takie pytanie waszym kolegom, koleżankom, sprawdźcie, nie? Bo to jest bardzo taki ważny też wyznacznik, na ile oni czują, że ten samorząd rzeczywiście działa. Bo jeśli odpowiadają, że nie mam wpływu na to, co się dzieje w mojej szkole, nikt nie słucha mojego głosu, no to znaczy, że samorząd nie działa, tak? Że jest coś nie tak. No a przez to, jeśli tak jest, to wtedy nie buduje się to zaufanie, prawda? Nie buduje się to zaufanie do instytucji demokratycznych, które w ogóle ten czynnik zaufania, tak, no to jakby w socjologii jest jako taki kluczowym czynnikiem, który nam mówi, czy dana społeczność jest rzeczywiście demokratyczna, czy też nie, tak? Czy ludzie sobie ufają nawzajem, czy też no, jednak uważają, że na przykład angażowanie się w takie działania jak samorządność to jest po prostu takie frajerstwo i właściwie nie ma po co tego robić, prawda? Więc pamiętajmy o tym, że właśnie samorząd uczniowski jest z jednej strony oczywiście po to, żeby ta szkoła była bardziej dostosowana do potrzeb uczniów, żeby nam się w niej żyło lepiej, żebyśmy my mieli wpływ na to, jak działa szkoła, to jest oczywiste, ale druga rzecz jest naprawdę ten długofalowy efekt, prawda? Pamiętajmy o tym, że dla wielu uczniów ten samorząd uczniowski nie jest, jest jedynym, prawda, doświadczeniem z instytucjami demokratycznymi. Ja tak przyspieszam trochę, ja też jeszcze patrzę w ogóle, bo ja też widzę, że mam jeszcze dużo slajdów, a mało czasu. Dobrze, no czy samorząd, to na pytanie niestety nie odpowiemy w takim razie, ze względu na to, że po prostu, no właśnie, nie ma czasu, ale to chciałem właśnie podkreślić, tak, że też to jest odpowiedzialność, że samorząd uczniowski to jest ta często pierwsza, jedyna instytucja demokratyczna, z jaką uczniowie mają do czynienia, więc te doświadczenie bardzo często przenosimy potem właśnie na ten samorząd też terytorialny, na ten dorosły, tak, bo jeśli uznamy w szkole, że to była tylko pozorna funkcja, ten samorząd to tak naprawdę był, ale tak naprawdę nic nie robił, nie reprezentował moich interesów, no to najczęściej potem jesteśmy rozczarowani również wobec tej instytucji samorządu terytorialnego. Nie chce nam się również w to angażować, więc to jest po prostu bardzo, bardzo istotne. No i właśnie, no i jeśli będziemy budować to zaufanie w szkole, no to również to będzie wzmacniało nas jako społeczeństwo. To też były takie badania robione to już dawno w Warszawie, ale to jest moim zdaniem bardzo ciekawe, że jakby ten poziom zaufania społecznego w ogóle to też rozróżnia na przykład kraje takiej rozwiniętej demokracji, takie jak na przykład skandynawskie kraje Beneluxu, czy właśnie północne Włochy. Tam wskaźnik zaufania społecznego jest na poziomie 70-80%, prawda? Tam tyle osób odpowiada, że większości ludzi można ufać. Tak? W Polsce ten wskaźnik jest na poziomie 20-25%, prawda? Czyli około 1/4 z nas uważa, że ogólnie ludziom można ufać. To jest bardzo, bardzo dramatyczna różnica. Tak? 3 razy mniej ludzi ufa sobie nawzajem. A co jest ciekawe, że to zaufanie spada wraz z wiekiem uczniów. Na poziomie klasy pierwszej, 7-latkowie w Warszawie, to było w Warszawie robione już dość dawno, z 10 lat temu to badanie, ale wydaje mi się, że to mniej więcej ta tendencja się utrzymuje, że ci 7-latkowie, około 60% tych 7-latków odpowiadało, że tak, większości ludzi można ufać. Czyli przychodząc do szkoły mieli to takie naturalne zaufanie, prawda? Natomiast w 19-latkowie, czyli już po maturze, kończący szkołę, ci warszawscy, to było 16%. Czyli patrzcie, że od 7, tak, znaczy, no oczywiście wiadomo, to nie było badanie panelowe, więc to nie była ta sama grupa, ale 7-latkowie 60%, 19-latkowie 16%, prawda? Gigantyczna różnica, gigantyczny spadek zaufania na etapie edukacji szkolnej, czyli oczywiście, że to jeszcze inne czynniki na to wchodzą, ale ogólnie jest tak, że w trakcie edukacji szkolnej raczej tracimy zaufanie, a nie wzmacniamy swoje zaufanie, prawda? I tu rola samorządu uczniowskiego jest bardzo, bardzo duża. Tak? Jeśli jesteśmy rozczarowani samorządem na etapie szkoły, no ciężko wzbudzić to zaufanie, prawda? I tak, ale dlaczego tak jest? No, dlaczego właśnie ten samorząd mimo wszystko nie pełni tej funkcji, którą powinien pełnić, nie buduje tego zaufania? Jak postrzegają samorząd uczniowski polscy uczniowie, to trochę wynika zarówno z naszych doświadczeń, no my prowadzimy program Szkoła Demokracji już od 2008 roku, to już jest 14 rok szkolny, jak pracujemy z samorządami uczniowskimi w całej Polsce, to już naprawdę były ponad 2000 szkół, które w ogóle wzięły udział w różnych naszych kursach, warsztatach o samorządzie. Trochę już wiemy o tym, jak postrzegają samorząd uczniowski polscy uczniowie i co jest największym problemem. Największym problemem jest to, że bardzo wielu uczniów postrzega działania samorządu jako inicjowane bądź kierowane przez nauczycieli i dyrekcję. Czyli właśnie dorośli decydują, tak? Dorośli decydują o tym, co robimy, jak robimy, dorośli zabraniają pewnych rzeczy. To jest bardzo poważny problem, no bo oczywiście wtedy uczniowie nie postrzegają tego samorządu jako uczniowski. Ale też właśnie to, o czym już mówiłem wcześniej, uczniowie bardzo często nie mają wpływu na drobne sprawy, które ich dotyczą, tak? Jakby deklarują, że nie, ja po prostu nic nie jestem w stanie zmienić. No i oczywiście kiedyś mieliśmy taki raport, to jeszcze w 2012 roku, który się nazywał Samorządność zaczyna się w toalecie. A daliśmy taki tytuł, bo nam wyszło właśnie z jednej ze szkół taki ciekawy przypadek, że właśnie uczniowie nam mówili o papierze toaletowym w łazienkach, że mają problem, bo nie są w stanie się doprosić tego, żeby szkoła zapewniła ten papier toaletowy w łazienkach, nie? A szkoła tam oczywiście się tłumaczyła, że to dlatego, że uczniowie jak dostają ten papier, to się nim tam obrzucają albo wrzucają do toalet, no nieważne dlaczego, tak? No nie było papieru. I to było po prostu zgłoszone przez uczniów, tak? I to jest taki przykład. Jeśli uczniowie, głos uczniów nie jest słuchany w tak drobnej sprawie, jak papier toaletowy, jak to na przykład jak możemy się ubierać, jak możemy wyglądać w szkole, bo to też często bardzo są takie zasady, że szkoły ograniczają, tak? Zakazują pewnych strojów i tak dalej, to wtedy uczniowie nie będą się angażować w nic więcej, prawda? Nie będą chcieli się angażować w coś większego, jeśli ten głos w tych małych sprawach jest niesłyszany, prawda? I trzecia rzecz, trzecie takie wyzwanie, nad którym też pracujemy, to to, że właśnie ten samorząd ogranicza się do wąskiej grupy uczniów i uczennic, prawda? Jest sobie taka grupa aktywna, której się chce, która sobie robi te wydarzenia, akcje i tak dalej w szkole, no ale pozostaje 95% uczniów poza tą grupą, tak? 95% uczniów nie jest po prostu w to włączona, ewentualnie są jako odbiorcy, tak? A przyjdą na tą dyskotekę, przyjdą na ten apel, prawda? Więc naprawdę to jest bardzo ważne wyzwanie, żeby tworzyć takie sytuacje, które sprawiają, że właśnie uczniowie realnie czują się tym samorządem, że ten zapis, że wszyscy uczniowie z szkoły tworzą samorząd, jest rzeczywistością, a nie tylko zapisem, prawda? No i to oczywiście właśnie to jest już takie jakby odwrócenie na pozytyw, tak? tych wyzwań, czyli właśnie rozszerzenie tej realnej samorządności na wszystkich uczniów, żeby właśnie reprezentował, żeby uczniowie ufali, że to jest ich interesy, reprezentuje samorząd i właśnie rozszerzenie działalności samorządu na wszystkie sfery życia szkolnego, prawda? W naszym programie, jak ktoś jest zainteresowany, no to oczywiście zapraszam na stronę samorząduczniowski.pl, tam są różnego rodzaju materiały, poradniki, gdzie trochę, między innymi jest poradnik dla dyrektora, który ja pisałem, w którym właśnie pokazujemy w szczegółach, jak właśnie można te inne sfery życia objąć działaniami samorządu, czyli na przykład uczenie się i nauczanie, czyli właśnie podejmowanie istotnych decyzji w szkole, czyli to, jak wygląda przestrzeń szkolna i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, że to są również sfery, w których samorząd uczniowski jak najbardziej może włączać się w działanie. I dobry samorząd uczniowski, już tak podsumowując, zbierając, właśnie to samorząd słuchający. Taki mamy taki termin, samorząd słuchający, trochę w opozycji do takiego samorządu działającego, tak? To znaczy nie dlatego, że w ogóle samorząd nie powinien nic robić, naszym zdaniem, tylko że przede wszystkim samorząd uczniowski właśnie powinien słuchać i sprawiać, żeby głos uczniów był słuchany i brany pod uwagę, prawda? To jest rola samorządu i ważniejsze jest to właśnie, jak robicie te działania, a nie ile. Często jeżdżę na jakieś spotkania, czy jestem na jakichś spotkaniach samorządów, no i tam często samorządy jak właśnie chwalą się tym, ile zrobiły różnych wydarzeń, prawda? I my zrobiliśmy to i tamto i o wam to. Super, znaczy fajnie, że robicie, nie? Ale ja zawsze się pytam, ale ile osób, które jest nieaktywne, było włączone w te działanie? Na jakiej podstawie, czy to, jakie działania robiliście, wynikało z potrzeb, wynikało z pomysłów uczniów, tak? Czy uczniowie się mogli wypowiedzieć? Czy uczniowie mogli wpływać na to, jak to działanie wygląda, tak? Czyli jak to robicie? Lepiej zrobić mniej, ale rzeczywiście partycypacyjnie, prawda? Dobrze, ja już zmierzam do końca, więc już naprawdę proszę jeszcze ostatnie 3 minutki. To jeszcze chciałem się podeprzeć Korczakiem, żeby nie było, że to ja sobie wymyśliłem. To nie jest zupełnie tak, że my to sobie wymyśliliśmy, czy ja sobie wymyśliłem. Trochę oczywiście my całą tą naszą koncepcję już dostosowywaliśmy do sytuacji, ale sam koncept tego, że samorządność uczniowska nie jest jakimś dodatkiem, nie jest jakimś miłym tutaj kwiateczkiem, który sobie możemy postawić na biurku dyrektora, żeby ładnie wyglądało, tak? Czy to jest po prostu istotna, a nawet główna funkcja szkoły, tak? Że przez samorządność, przez samostanowienie uczniów tak naprawdę uczymy się tego, co jest najważniejsze, tak? A wszystko inne jest dodatkiem. I zresztą wiecie o tym pewnie, że są szkoły, które są w całości oparte na samostanowieniu, tak? Gdzie uczniowie decydują o tym, czego się chcą uczyć, jak chcą się uczyć, kiedy chcą się uczyć. Nauczyciele są po to, żeby im towarzyszyć w tym, ale nie narzucać, prawda? To są tak zwane szkoły demokratyczne, one oczywiście nie funkcjonują raczej w systemie publicznym, są w systemie prywatnym, ale można tak zorganizować funkcjonowanie szkoły, prawda? I na sam koniec, już dosłownie na sam koniec, od czego zacząć budowanie oddolnej samorządności? Jakieś drobne kroki, naprawdę nie wszystko trzeba zrobić na samym początku i wiadomo, że nie zrobimy rewolucji w szkole, ale możemy zrobić drobną zmianę, prawda? Czyli właśnie to, o czym mówiłem na samym początku, jak Alicja pytała o te wybory, że funkcje w samorządzie mogą być obsadzone rotacyjnie lub losowo, że w ogóle nie wszystkie funkcje w samorządzie mogą być z wyborów, prawda? Tylko właśnie dla chętnych. Po prostu zapraszajmy osoby do konkretnych działań, tak? Chcesz, interesujesz się social mediami, poprowadź szkolnego Facebooka albo dołącz do grupy, która prowadzi szkolnego Facebooka. Lubisz fotografię, no to po prostu będziesz robił foty na szkolnych wydarzeniach, tak? Niech to tak działa, a nie przez wybory, nie przez jakiś taki właśnie odgórne narzucenie, tak? Szukajmy takich decyzji, które możemy podejmować na poziomie klasy, tak? No, klasa jest najbliższa, tak? Wszyscy jesteśmy w klasie i życie klasy, no, od czasu do czasu zdarzają się takie sytuacje, kiedy możemy na przykład podjąć jakąś decyzję, tak? No teraz wiadomo, jest COVID, nie? Ale robimy wycieczkę, idziemy do kina, tak? Współdecydujmy o tym, na jaki film chcemy pójść, tak? To oczywiście może być wybór z jakiejś puli, tak? Nie wiem, nauczyciel proponuje 4 tytuły, tak? Które są jakoś tam zgodne z tam nie wiem czym, z zasadami i tak dalej, a uczniowie decydują, tak? Więc jak najbardziej. Godziny wychowawcze prowadzone przez uczniów, tak? Niech te godziny wychowawcze rzeczywiście będą godzinami wychowawczymi i oddawajmy ten głos również uczniom, tak? Niech to uczniowie na przykład powiedzą, na jakie tematy chcą rozmawiać na godzinach wychowawczych, tak? Albo może niech poprowadzą, albo oddawajmy godziny wychowawcze władzom samorządu, niech władze samorządu od czasu do czasu z każdą klasą się spotkają na godzinie wychowawczej i porozmawiają, tak? Właśnie chociażby o tym, jak działa nasz samorząd, niech się przedstawią, tak? Oddawajmy godziny wychowawcze, czy jakiekolwiek te godziny, kiedy mamy tę możliwość, po prostu uczniom. I może też niech to będzie mniej formalne, tak? Wprowadzajmy takie mniej formalne elementy, po prostu rozmowy, po prostu rozmawiajmy. Słuchajcie, naprawdę mnie szokuje, jak rozmawiam z licealistami, ludźmi, którzy kończą szkołę średnią, i oni mu mówią, że przez całą edukację szkolną nikt nigdy w szkole z nimi nie rozmawiał na przykład o bieżącej sytuacji politycznej, o tym, co się dzieje w Polsce, o kontrowersyjnych tematach, które ich po prostu gryzą. Nikt nigdy w życiu, przez całą szkołę, żaden nauczyciel, tak, nie powiedział: ej, słuchajcie, to nie wiem, dzieje się coś na świecie, teraz jest taki ważny temat, co wy o tym myślicie? Po prostu to się nie dzieje. I to jest moim zdaniem mega duży dramat i od tego się zaczyna budowanie samorządności, tak? Od takich rozmów, od tego, że nauczyciele są otwarci na taką rozmowę. To może być rozmowa w ogóle, co wam się podoba w szkole potem, tak? Co byście chcieli zmienić, tak? Do tego możemy dojść, tak? Ale oczywiście jeśli nie zaczniemy od takich codziennych spraw, no to też ciężko zacząć od takich naprawdę konkretnych. Przekazywanie informacji zwrotnej, tak, że nauczyciel daje informację zwrotną, a nie tylko ocenia, tak, ale też, że chce usłyszeć od uczniów, co uczniowie myślą o mojej pracy, prawda? Co uczniowie myślą o mojej pracy. Niech po prostu poczują uczniowie też, że ja jako nauczyciel jestem zainteresowany usłyszeć wasz głos. Jak ja pracuję, prawda? Potraktujmy się poważnie tutaj w tej sytuacji. Przestrzeń, tak? Wspólne dbanie o przestrzeń to jest bardzo takie widoczne, wszyscy to widzą, a jednocześnie nie wymaga jakiegoś dużego zaangażowania, tak? Czyli wszelkie takie kąciki dla uczniów, zorganizowane przez uczniów, tak? Czy w ogóle takie zagospodarowane przez uczniów, czy jeśli robimy remont w szkole, remont klasy, malujemy korytarze, kupujemy nowy sprzęt, zapytajmy uczniów, jaki kolor, jaki ten sprzęt kupić, jakie książki do biblioteki kupić, tak? To są bardzo drobne rzeczy, ale wykorzystajmy po prostu to, że jest okazja i można zapytać o coś uczniów, tak? A przede wszystkim, a to kieruję już oczywiście do nauczycieli i dyrektorów, żeby pozwolić sobie na błędy i niedoskonałości, tak? To znaczy nie wykorzystujmy samorządu, że to wszystko musi być idealnie, tak? Jest wydarzenie w szkole, okej, dobrze, robi to samorząd nawet, ale to już nie wymagajmy, że to będzie wszystko na tip-top zrobione, tak? Dajmy uczniom tą przestrzeń do po prostu niedoskonałości. Więc to jest tak w bardzo dużym skrócie oczywiście. Jeśli kogoś to zainteresowała i całe nasze podejście do samorządności, to ja oczywiście zapraszam zarówno na naszą stronę, właśnie zapraszam do programu Szkoła Demokracji, ale no, program Szkoła Demokracji rekrutuje we wrześniu, więc oczywiście w tym momencie nie można przystąpić, ale można korzystać z naszych materiałów i to już chyba tyle ode mnie. To jeszcze nie wiem, Alicja, czy jeszcze coś byś chciała? Okej. Słuchajcie, to tak. Ja myślę, że my jeszcze mamy tak 5 do 10 minut i ponieważ tu były różne bardzo ciekawe rzeczy na czacie, to ja bym chciała, Michał, z tobą trochę o tym pogadać. Bo jak zapytałam, co byście chcieli zmienić w szkole, a macie poczucie, że nie możecie, to się tam pojawiło kilka tematów i były łatwiejsze i trudniejsze. Na przykład ktoś napisał, że chciałby 10 minut przerwy. Nie rozumiem, jakbyś ta osoba, która napisała tej przerwie, mogła napisać, czy chodzi o to, że są za długie przerwy, czy za krótkie, bo to mi się akurat wydaje taka rzecz, i to z tobą, Michał, sprawdzam, że długość przerw to jest taka klasyczna rzecz, którą samorząd uczniowski może pójść do dyrektora, do rady pedagogicznej ze wsparciem opiekuna albo bez i powiedzieć, nie wiem, zrobić ankietę w tej sprawie, bo ważne, żeby te rzeczy, które proponujemy, żeby one, to się zupełnie inaczej słucha, jak się jest dyrektorem i przychodzi samorząd uczniowski i mówi, zrobiliśmy taką ankietę, 80% uczniów uważa, że przerwy są nie takie, jak być powinny. I bardzo prosimy o zmianę, prawda? Dobrze mówię, że przerwa to jest proste. Nie jest to w żaden sposób też regulowane zewnętrznie, tak? No więc właśnie. To szkoła może sobie ustalić dowolnie. Jak chce. Druga rzecz jest trudniejsza, to chodzi, ktoś napisał, że chciałby, żeby była mniejsza liczba godzin. No i to jest akurat taka rzecz, to znaczy te godziny obowiązkowe, no to jest coś, co wynika z rozporządzeń ministerialnych i tego się zmienić nie da. To, co można oczywiście próbować, no to jeżeli macie poczucie, że macie za dużo dodatkowych rzeczy w szkole, one są nieobowiązkowe lub obowiązkowe. No z nieobowiązkowych to nie korzystajcie, to jak uważacie, że tego jest za dużo, to nie korzystacie. Ale jeżeli macie poczucie, że czegoś jest ewidentnie za dużo, ja się tutaj zgadzam z tym, ja uważam, że uczniowie i uczennice są przemęczeni, że podstawa programowa jest po prostu nie do zrobienia i że was, to już powiem szczerze, uważam, że was po prostu męczą bardzo często nauczyciele, tylko oni nie mają też wyjścia, bo takie jest prawo, bo taka jest podstawa programowa, więc to, co na pewno można robić, to można uczestniczyć w różnych debatach i teraz się takie debaty odbywają na temat tego, co warto w polskiej szkole zmienić, jak na przykład zmienić, nie wiem, to czego się uczymy, właśnie czy odchudzić, czy nie podstawę programową, a jeżeli tak, to w jaki sposób. To tego się nie da zrobić z dnia na dzień, ale ważne, żeby głos uczniów był słyszany i ja na przykład teraz 3 dni temu mieliśmy taką debatę w Hajnówce, to jest trudne miejsce, bo tam mnóstwo tych problemów związanych z kryzysem na granicy. No naprawdę ciężka sytuacja i tam oni zrobili taką debatę edukacji. Ja się bałam, że to się nie odbędzie. Z udziałem właśnie samorządu i różnych innych i nauczycieli, rodziców i dyrektorów. I to, co powiedzieli uczniowie i uczennice, to dla tych władz samorządowych, ale także dla nauczycieli i dyrektorów było po prostu wstrząsające. Oni powiedzieli po pierwsze, że właśnie mają poczucie, że się mają strasznie dużo rzeczy do nauczenia, że nie potrafią się uczyć, że nikt ich nie uczy, jak się mają uczyć i że oni zamiast wkuwać te ileś rzeczy na pamięć, oni chcą mieć zajęcia z tego, jak się uczyć i czego się uczyć. Oraz mieli bardzo konkretne rzeczy. To byli właśnie ludzie ze szkół, czyli przedstawiciele samorządu uczniowskiego z podstawówek Hajnówce i dziewczynki powiedziały, my chcemy różowe skrzyneczki. Wiecie, co to jest? To są po prostu w toaletach takie małe skrzyneczki, gdzie są artykuły higieniczne dla dziewczynek, po prostu podpaski. I dziewczyny z podstawówki powiedziały, nam to jest potrzebne, to jest taka dziwna, ale nie dziwna, właśnie prosta niby rzecz, dlaczego tego nie może być. I mają obietnicę, że to wprowadzą. Więc tego typu decyzja najczęściej musi być podjęta, jeżeli to wymaga jakiegoś wkładu finansowego, no bo ktoś musi zapłacić za te skrzyneczki i za te artykuły higieniczne, tak? I tu czasami jest tak, że samorząd, jeżeli idzie do dyrektora i do rady pedagogicznej, to dobrze, żeby też dyrektor musi z tym iść do samorządu lokalnego, bo musi na to dostać pieniądze. I to, co jestem absolutnie przekonana, to że w takich prostych rzeczach samorząd lokalny z samorządem uczniowskim ręka w rękę będzie robił takie rzeczy, które są właśnie nie bardzo drogie, a ludziom podnoszą komfort. Na przykład w Załuskach, to jest mała miejscowość na Mazowszu, znowu, tak jak mówisz, Michał, samorządność i demokracja zaczyna się w toalecie. Oni mówią, kurczę blade, my mamy wszystkie zamki popsute w szkole w szkołach. Są 4 szkoły i we wszystkich szkołach uczniowie mówili, połowa zamków nie działa. Proszę nam to naprawić. I znowu ten samorząd uczniowski się z tym samorządem lokalnym dogadał, że to jest taka rzecz do zrobienia i będziemy sprawdzać, czy naprawdę to zrobią, bo obiecali. I trzecia rzecz, która tu padła, właściwie dwie jeszcze. Jedna to jest młodsi uczniowie. I to jest moje pytanie do ciebie, Michał. Ktoś napisał, matko, ale nie mam wpływu, a chciałbym zmienić to, jak się zachowują młodsi uczniowie. Czy samorząd uczniowski coś może zrobić z młodszymi uczniami, którzy, jak rozumiem, nie wiem. Nie wiem, co oni tam robią, ale jakoś rozrabiają, tak? I przeszkadzają starszym. Czy to jest sprawa dla samorządu? Znaczy, no, moim zdaniem jak najbardziej to jest sprawa dla samorządu, tak? To jest właśnie taki przykład, gdzie można wewnątrz uczniów w ogóle pewne rzeczy załatwić, tak? No bo tu możemy nawet bez udziału nauczycieli zaproponować coś, tak? Nie wiem, zrobić właśnie jakieś spotkanie, dyskusję, czego my potrzebujemy, tak? No nie wiem, że jeśli ja mam 14 lat i ja potrzebuję mieć ciszę, bo nie wiem, chcę się uczyć, tak? A wy potrzebujecie się wybiegać, prawda? Ale nie musicie tego robić w tym miejscu, tym samym miejscu, gdzie się uczę, tak? Więc jak najbardziej wtedy samorząd może zaproponować, zróbmy spotkanie, porozmawiajmy o tym, tak? Wprowadźmy jakieś zasady, ale sami je ustalmy, tak? Być może właśnie nawet bez kurczę udziału w ogóle nauczycieli może się uda. I to uważam, że gdyby coś takiego się udało w szkole i właśnie byłyby wypracowane takie zasady współpracy, czy tam nie wiem, koegzystencji w szkole starszych z młodszymi, to byłby gigantyczny sukces samorządu. Genialne, znaczy to jest właśnie genialny przykład takiej sytuacji, w której można nawet próbować to zrobić, tak jak mówisz, Michał, bez dyrektora, może bez nauczycieli, a w każdym razie bez tego, że nauczyciel powie hej, nie przeszkadzajcie, bo właśnie oni tam na was narzekają, tylko że się spotkają te obie grupy i jedni i drudzy powiedzą, czego nam potrzeba, co nam przeszkadza i wspólnie wymyślą, gdzie ci mają szaleć, żeby ci mogli się chilloutować, tak? Więc to jest idealne i byłby idealny przykład samorządności, jak się komuś z was uda, ktoś tu pisze, to Centrum Edukacji Obywatelskiej pisze, bo my mamy już trochę takich doświadczeń, że właśnie ludzie się ze sobą dogadują i zamiast chodzić jakby na skargę do dyrekcji, to w ramach samorządu uczniowskiego po prostu ze sobą rozmawiają i tworzą takie strefy ciszy, czasem to właśnie mówią, że są strefy chilloutu, gdzie się przynosi starą kanapę albo coś, albo poduszki szyje samemu w środku grochem albo kaszą gryczaną. No w każdym razie, że to jest do zrobienia. I jedna rzecz, to są takie drobne rzeczy, ale powiem wam, że to co mówią filozofowie, co mówią historycy od po prostu starożytnej demokracji do XXI wieku, że takie właśnie rzeczy, pozornie drobne, najbardziej budują w człowieku poczucie bycia częścią tej społeczności, bycia młodą obywatelką albo obywatelem, nie wtedy, kiedy się, nie wiem, podporządkowujemy czyimś nakazom albo zakazom, tylko wtedy, kiedy sami się rządzimy. Trochę tak jak równy z równym. Dlatego my tak w centrum kochamy samorząd i szkolny, i lokalny. I słuchajcie, zostało nam najtrudniejsze moim zdaniem, czyli krótkie bluzki i krótkie spodnie. Nie rozstrzygniemy tego w jedną minutę. Michał, może co ty uważasz? Bo tam była taka na czacie jakby żal, że właśnie chcielibyśmy, żeby można chodzić w krótkich bluzkach i w krótkich spodniach. Ja rozumiem, że części dorosłych to razi, z lęku, oni to robią, wierzcie mi, oni to robią z lęku, że to jest, że coś, że tak powiem, że to jest nieeleganckie, że to jest niestosowne, że wyrośniecie nie na takich porządnych ludzi, jak oni by chcieli, no ale tu jest jakiś problem, prawda? Jest. Co ty o tym myślisz? Bo ja jestem trochę bezradna. No, to znaczy ogólnie bardzo dużo jest takich zapisów w tych zasadach dotyczących ubioru, dotyczących też zachowania uczniów, tak, które są totalnie bezprawne. Szkoły je wprowadzają odgórnie, ale nie mają prawa tak naprawdę zakazywać uczniom nosić konkretnego stroju, prawda? Jest, już nie pamiętam gdzie, czy to jest ustawa, czy jakiś inny akt prawny, jest zapis, że tam w szkole uczniowie powinni ubierać się schludnie, coś takiego. No jest takie jedno zdanie, takie gdzieś coś, już nie pamiętam, tak? I jakby od tego szkoły wychodzą z tą interpretacją, że mają prawo nakazywać konkretny ubiór albo zakazywać konkretnego ubioru, co nie jest już zasadne, prawda? Czyli na przykład, no bo to jest bardzo, bardzo subiektywne, tak? To znaczy schludnie, prawda? Dla kogoś już, nie wiem, kolczyk w uchu już nie jest schludny, tak? A dla kogoś jest jak najbardziej schludny i jeszcze więcej rzeczy, tak? Więc no ogólnie uważam, że to powinna być, to jest właśnie idealny temat, który nadaje się na to, żebyśmy się spotkali, żebyśmy porozmawiali, tak? Żebyśmy wszyscy uczniowie, którzy są zainteresowani, nauczyciele, którzy są zainteresowani, okej, spotkajmy się, porozmawiajmy, podzielmy się argumentami, dlaczego na przykład uważamy, że suknia, ta spódniczka po prostu do połowy uda jest nieschludna, tak? Bo ja przyznam szczerze, ja nie wiem, tak? Ja nie mam pojęcia dlaczego, ale może ktoś by mi to wtedy wytłumaczył na tej dyskusji i powiedział, tak? Że z jakiegoś powodu jest to i może ja bym nawet to przyjął wtedy jako uczeń, tak? Że usłyszałbym, dlaczego ktoś ma z tym problem, nie? Ale już sam fakt, żebyśmy o tym porozmawiali, być może nie wszyscy dojdziemy do porozumienia, prawda? Nie wszyscy się zgodzimy, że ile tam ta centymetrów powinna mieć ta spódniczka, prawda? Ale się wymienimy argumentami i to już będzie mega ważne, że porozmawiamy na ten temat, a że to nie będzie tylko obwieszczenie dyrektora szkoły, że na samym początku roku szkolnego dyrektor obwieszcza, co uczniowie mogą, a czego nie mogą, bo to jest oczywiście budzi opór, budzi zdenerwowanie i niezrozumienie. Absolutnie się z tobą zgadzam. Jeszcze wam powiem, że to jest problem dosyć stary. Ja pamiętam, że za moich czasów w liceum chodziła jedna pani, jakaś wyznaczona przez dyrektora, i mierzyła, ile centymetrów nad kolano się ma spódnicę. I to było bardzo dużo lat temu, bardzo dużo. A ja mam tutaj taką młodą znajomą, która miała taką sytuację, że u niej w szkole nauczycielka, żeby ją jakby przekonać, że ona nie może chodzić w krótkiej spódnicy, ściągnęła jej tę spódnicę na korytarzu. Naprawdę jej ściągnęła. I to znaczy, ona oczywiście, ta dziewczyna po prostu się, nie wiem, rozpłakała, no to było potworne upokorzenie. I potem zmieniła szkołę, to znaczy uznała, że to jednak ona i jej rodzice też za nią stanęli, no bo ja rozumiem jakąś zasadę, ale ta zasada nie może prowadzić do upokarzania uczniów, więc to, co wam chcę powiedzieć, to, że to jest bardzo duży, trudny temat, że dorośli są w tym pogubieni. Ewidentnie pogubiona była ta nauczycielka, która tę dziewczynę na korytarzu po prostu jej ściągnęła tę spódnicę i że mam nadzieję, że w waszych szkołach może przynajmniej być rozmowa na ten temat. Bo ja znam szkoły, w których na przykład w Krakowie, w jednej ze szkół, zaczęto wprowadzać zasady ubioru i nagle się okazało, że to one dotyczą tylko dziewczynek. Piszemy regulamin, jak ma wyglądać jak ma wyglądać uczeń czy uczennica. I nagle się okazało, że uczeń to sobie może przychodzić jak chce, a uczennice, no i rodzice się, słuchajcie, mówili, no dobra, ale dlaczego tu nie ma nic o chłopcach? Więc trzeba być tu strasznie czujnym i też to, do czego zachęcam, to do tego, żeby się tak potwornie nie fiksować i to po stronie uczniów i nauczycieli, żeby dać sobie trochę czasu, na przykład, żeby sprawdzić, czy powiedzmy zasada, że można chodzić w krótkich spodniach, dać sobie miesiąc na to, że albo dwa, że chodzimy w tych krótkich spodniach i patrzymy, co takiego strasznego się dzieje. Żeby nie uważać, że to jest do końca świata zasada, tylko trochę sprawdzać, co się dzieje. Bardzo to jest ciekawa rozmowa. Jest jeszcze, tutaj jest pytanie. A co jeśli, to jest strasznie ważne pytanie, ja nie wiem, czy my zdążymy na nie odpowiedzieć, a co jeśli nie ma, Michał, a co jeśli nie ma z kim się w szkole dogadać w sprawie potrzeby? Ja nie wiem, czy ja dobrze rozumiem to pytanie, to znaczy jakby ja oczywiście też znam takie szkoły, znam takich dyrektorów, z którymi rzeczywiście bardzo ciężko się dogadać, tak? I jakby zdaję sobie sprawę, że nie każdy jest w komfortowej sytuacji, w której dyrektor na przykład jest w ogóle otwarty na rozmowę, tak? I to jest bardzo trudna sytuacja. Ja oczywiście jedyne, co mogę powiedzieć, to próbować się dogadywać, tak? No bo nic innego mi nie przychodzi do głowy, szczerze powiedziawszy, ale wiem, że są po prostu typy niereformowalne, tak? Rzeczywiście jest ciężko. Natomiast jakby tak wewnętrznie jestem przekonany, że jakby każda taka postawa zamknięta, postawa, w której właśnie nauczyciele czy dyrektorzy mówią, że nie, że się nie zgadzamy, że nie chcemy, tak? To wszystko, jakaś potrzeba właśnie jest za tym, tak? Tylko oczywiście ciężko wydobyć, tak? Znaczy, dlaczego tak jest? Tak? Czy chodzi o to, że ta osoba się boi, że autorytet jej, prawda, spadnie, jeśli tutaj nagle uczniowie będą sobie decydować o tym na przykład, albo że uczniowie będą udzielać nauczycielom informacji zwrotnej. Tak? No, bardzo często nauczyciele się tego boją, bo uważają, że autorytet się obniży. Tak? No bo co? Uczniowie będą mi mówić, jak ja mam pracować? No w ogóle świat na głowie stanął. Tak? A być może warto wtedy porozmawiać. Tak? Jakby dlaczego? No, dla mnie rozmowa, tak? Znaczy, no, powiem, no bo to jest banalne, ale chyba jedyne, to po prostu rozmawiajmy i zadawajmy to pytanie. Tak? No ale to właśnie nie wiem, no to czego pan, pani potrzebuje, żeby się w tej sytuacji dobrze czuć, żeby się czuć bezpiecznie, tak? Żeby nie czuć tego zagrożenia. Czego pan potrzebuje? Uważam, że jeśli będziemy się traktowali poważnie i odpowiedzialnie i rzeczywiście ta osoba, ta druga strona zobaczy, że tak jest, że nie chodzi nam o to, żeby, prawda, tutaj pokonać się, że to w ogóle nie jest w ogóle ta kategoria, no to wtedy zacznie z nami rozmawiać. Ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że to jest niekiedy to jest mega trudne. Słuchajcie, mamy na koniec i to już nie będziemy o tym rozmawiać, ale mamy genialne cytaty na click meetingowym czacie. Bo mamy tutaj dokładnie argumenty z obu stron tej debaty, która w każdej szkole się powinna odbyć, bo tu nikt za nas tego nie zdecyduje, na szczęście. Żaden minister, ani nikt, ani nawet kurator nie powie nam, jak się w szkole należy ubierać. I taki klasyczny argument, bardzo mocny i on ma sens, który tutaj Krystyna napisała, że szkoła to miejsce nauczania, uczenia się, a nie rewia mody. I to bardzo dobrze wyraża obawy i zastrzeżenia wielu dorosłych, którzy mają takie poczucie, że strasznie dużo idzie pary w to, jak się kto do tej szkoły ubrał. A pozostałe... O, i tu dokładnie, tu jest jeszcze o skromności, pewne normy i to jest ta jedna, że tak powiem, jedna strona tej debaty oksfordzkiej, a druga to są te dwa głosy tutaj po środku, że szkoła to jest też miejsce, w którym można wyrazić siebie i ja uważam, że nie powinna się jakby zajmować tym, jak się kto ubiera. To są te dwa skrajne stanowiska, a my musimy znaleźć coś, co jest pośrodku i co pasuje do was i do waszej szkoły i próbować negocjować, zobaczyć, co się da, co się nie da. I to dotyczy zarówno uczniów i uczennic, którzy tu jesteście z nami, za co bardzo dziękujemy, i nauczycielek i nauczycieli, bo wiemy, że macie jedni i drudzy dobre intencje i trzeba się próbować spotkać gdzieś po drodze. Bardzo Wam dziękujemy. Słuchajcie, jest więcej osób znacznie niż z nami zaczynało, więc znaczy, Michał, że nam się udało ciekawe webinarium zrobić. Bardzo Ci dziękuję. Albo uśpić, albo efektywnie uśpić osobę przed komputerami. Tak. Bardzo Ci dziękuję, bo dawno z Tobą nic nie współprowadziłam, a było mi bardzo miło. Pozdrawiam również Was. Bardzo, bardzo wszystkim dziękujemy i do widzenia. Do widzenia.